No, byliśmy oni, ja i może jeszcze kilku było takich. Byliśmy może najbystrzejsi w klasie, tak przynajmniej to wyglądało wtedy. O ile sobie dobrze przypominam, jeżeli tego sobie tam w głowie nie ułożyłem, że jak były zadawane wypracowania na jakiś temat z języka polskiego, to przychodził nauczyciel i po sprawdzeniu tych wypracowań i mówił, no tak, więc są te dwa wypracowania, jak zwykle mają piątkę, potem zajmował się to resztą i te dwa, jeżeli tego nie wymyśliłem, to było marka i moje. Jak zwykle przyjaźń to jest uczucie, to nie jest wyrozumowane. Prawdziwa przyjaźń to jest to, że mówię, o, to byłby dobry przyjaciel, wobec tego zrobię to i to, żebym został przyjacielem. Tak był ten prąd, który przepływał i przyjaźń była no, głównie intelektualna, no bo to tak szczególnie w tym wieku, no to się stara się. Przede wszystkim wydaje się, że można wszystko zrozumieć, wszystko pojąć i wszystko zdobyć, intelektualnie oczywiście. I nie chodziło o jakieś zdobycze terytoriów czy jakichś innych rzeczy. I no, dobrze nam się rozmawiało, mieliśmy podobne lektury. No, mieliśmy podobne. Nieco inny jednak, ale podobny w sumie taki pochodzenie w tym sensie, że no, pochodziliśmy z domów inteligenckich, w domu, w którym było dużo książek, w którym się czytało, w którym to było naturalne, że się czyta i na ten temat rozmawia. Chyba był jedyny, z którym myśmy prowadzili takie te głębokie dyskusje, takie jak to się w tym wieku prowadzi z innymi moimi przyjaciółmi. Chyba to nie było tak przeżyte intelektualnie. Tak się wydaje, jak się ma 18 lat, to wiadomo, że zgłębić tajemnicę bytu. Ja myślę, że gdybyśmy spisywali te nasze dyskusje, no to byłyby na niższym poziomie jednak niż Nafty i Settembriniego, ale może na takim dużo niższym. No, szczególnie może ze strony Marka, wziąwszy pod uwagę no, jego późniejszą karierę. No, bo ja zostałem fizykiem, więc nie zgłębiałem już metafizycznych tajemnic bytu i bycia i tak dalej. Zajmowałem się bardziej przyziemnymi sprawami i już nie rozwijałem swojego umysłu w tej dziedzinie. Pamiętam, bo ja go doskonale pamiętam, widzę go, jak teraz z panem mówię, widzę obraz jego i słyszę go nawet. I był bardzo spokojny, no powiedziałbym, nie powiedziałbym flegmatyczny, ale raczej właśnie taki w odróżnieniu ode mnie, bo ja jestem bardziej taki, no za bardzo się podniecam, jak mówię. I Marek był raczej bardziej taki spokojny, tak to pamiętam, bardzo miły, nie chcę powiedzieć w odróżnieniu ode mnie, ale chyba tak, wtedy szczególnie, bo teraz na starość troszkę zmiękłem, na pewno był przyjemniejszy ode mnie, ale mi się wydaje, że być może, wtedy oczywiście nie myślałem na ten temat, może ten kontrast nas jakoś zbliżał. Chyba w odróżnieniu ode mnie nie miał jakiejś takiej arogancji, jak to się miewa w tym wieku. Ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby pan pytał innego kolegę, nie jego przyjaciela, który powiedział wręcz przeciwnie. Znaczy nie przeciwnie, że ja byłem taki milutki, ale że Marek też może uchodził za arogancję, bo we dwójkę mogliśmy uchodzić za arogantów, no bośmy żyli w tym świecie takim, tym wyższym, prawda? Duchowo i intelektualnie, ale myślę, że nasi koledzy, przynajmniej ci, z którymi w ogóle no, raczyli się zadawać, widzieli nas, znaczy nie pamiętam żadnej ani wrogości, ani zazdrości, być może byliśmy w innej kategorii, ale nie lepszych, tylko innych, tak mi się wydaje. A
ale nasza przyjaźń raczej była poza szkołą głównie. I... No bo szkoła to jest szkoła, no w szkole są te zajęcia, no nie można się przyjaźnić podczas, znaczy można, ale podczas lekcji, a przerwy to... Znaczy to było po szkole. Ja, a co robiliście po szkole? Gdzie chodziliście? Myśmy nigdzie nie chodzili, myśmy się wydywali albo w domu i to... Ja pamiętam, że bywałem u niego w domu, nie pamiętam, jakoś nie pamiętam, czy on był u mnie w domu, ale wydaliśmy się w domu, no nie było, życie wtedy troszkę inaczej też wyglądało niż teraz. Ja nie wiem, co skłoniło naprawdę Marka do pójścia na filozofię, ale tu muszę opowiedzieć anegdotę. I to pamiętam, co mi Marek powiedział. I ja nie chcę sugerować, że to był powód główny, ale to pewnie było, no tak, to się jest w tym wieku i nie tylko w tym wieku, on chciał jakoś mnie tak pokazać, jaki on jest cyniczny i twardy. Otóż chyba dzięki ojcu został przyjęty na audiencji przez profesora Adama Szafa w Pałacu Kultury. Chyba Szaf tam występował jako z Akademii Nauk, czy coś takiego, nie wiem, ale pamiętam, że to było w Pałacu Kultury. Może źle, ale w gabinecie i wrócił absolutnie zachwycony i powiedział, wiesz co mi powiedział Szaf? Ja mówię, może powiedział mi parę, ale powiedział, pan pewnie myśli, że na filozofii nie można zarobić. Bo tak wszyscy myślą, oj proszę pana, pan się myli. I tak mi powiedział dumnie Marek, oświadczałem, że idzie na filozofię. A więc to było, ja myślę, znaczy w chwili, kiedy to powiedział, to rzeczywiście uważałem, co to za jakiś cynik i tego. I teraz myślę, że to była tak, to się mówi po francusku, butade, taka, nie wiem, nie brakuje polskiego słowa, taka, no takie powiedzenie, żeby komuś właśnie, no zresztą udało mu się, ale to jest wspomnienie bardzo jasne, bo to było dosyć szokujące, że on chciał mnie zaszokować pewnie i udało mu się, no bo po 52 latach pamiętam i chyba dokładnie pamiętam.